kilkunastu minutach spaceru po lesie docieram na miejsce. Już tutaj powoli widać opuszczone sanatorium. Zaraz przyjrzymy się temu lepiej. Wow, niesamowity widok. Jest naprawdę dużym obiektem. Mam nadzieję, że mi tylko baterii starczy. Zobaczcie sami. Może spróbujemy od początku. Teraz możemy iść. Przejdziemy od razu na górę. Mamy mało czasu, także będę się streszczał. Może przejdziemy do głównego budynku. Tutaj nie będzie nic ciekawego. Zerknijmy tylko, co tutaj jest. Jakiś hol. Tu się przez ścianę przebił. O, tu mamy windę. O, syp na śmieci. Jakieś garaże. Budynek jest w dość dobrym stanie, także dziwię się, że nikt tutaj nic nie robi.
Nawet komin jest jakiś. Kotłownia. Kabiny. O, tu nawet basenik mają. Jacuzzi. Ciekawe, co tu jeszcze znajdziemy. Szukam jakiegoś wejścia na górę, ale nic nie widzę. Tam i schody. Sprawdziwe góry. To nie wygląda za ciekawie. Recepcja. Tu były chyba kluczyki do pokoju. Na pewno. Idziemy wyżej. Wow. O, i mamy pralnię, chyba. Kuchenka. A to co za maszyna? Nie mam pojęcia.
mamy szyb do winget. Jak widzicie, jest tam dość wysoko. Kolejna maszyna. Dobra. Sprawdźmy, co jest w tym domku. Piwnica. Wolałbym być z kimś, jak chodzę po piwnicach, ale niestety nikogo nie zabrałem. Ale nie ma tu nic ciekawego. O, kibelki. Idziemy do góry. Tu jakiś minibar. Spróbujmy wejść jeszcze wyżej, ale muszę znaleźć kolejne schody. Winda nie działa, więc niestety. Tu mamy windę, dość duża. Nie wiem, czy spadnie, czy nie, chyba nie. No. Witam Was wszystkich. Na które jedziemy? Tu nic nie ma. Oprócz mnie chyba jeszcze ktoś tu jest, bo na dole słyszałem jakieś hałasy. Także nie jest dobrze. Wszędzie pełno krwi.
Ciężko się tu połapać, nie wiem dokładnie nawet gdzie jestem teraz. Ale wygląda to, że wychodzę na balkon. No, dokładnie. Muszę się dostać do tej wieżyczki tam. Nie wiem za bardzo jeszcze jak, ale chcę tam być. Więc idziemy. Uwaga, bo ślisko bardzo. Ciężko się tu odnaleźć. Tu idzie zejść na dół i wejść do góry. Wejdziemy jeszcze, zobaczymy co tu jest. Póki co kamera nagrywa, więc mam nadzieję, że starczy baterii. O. Tu mamy dach. Tu też muszę wejść na chwilkę. Bardzo lubię takie. Wysoko, więc nie będę się tu wygłupiał. Tak wygląda sanatorium opuszczone. Mam nadzieję, że filmik wam się podoba. Zapraszam na moje kolejne odcinki. Odwiedzajcie, subskrybujcie. Muszę się tego dostać jeszcze na tą wieżyczkę i będziemy się powoli zawijać stąd. Także trzymajcie się. I chyba dotarłem do wieżyczki. Albo i nie. Jesteśmy w wieżyczce. Jednak nie ma tu nic ciekawego, ale widoki są super. Sprawdźcie sami. Wejdę jeszcze wyżej, może będzie lepszy widok. Kurwa, to można wejść jeszcze wyżej. Zaraz sprawdzimy, czy dam radę. Siateczkę zostawimy. I ciśniemy na górę. Ja pierdolę. Tu mamy jeszcze jedną drabinkę. Ale szczeble są połamane, także trzeba uważać. Się przedarłem przez tą dziurkę. No i zobaczcie sami. Widoki niesamowite. Szkoda, że jest mgła. Byłoby widać całą okolicę.
do tego jeszcze śnieg. No nic. Nie wiem, czy się uda mi tu wejść, ale chyba spróbuję. Lampkę zostawimy. Tutaj już jestem. Ciężko będzie później zejść. Spróbujemy położyć na razie kamerę. Jakoś się drapać tam. Udało się. Wszedłem do góry. Jestem na samym szczycie. Nie wiem, czy tu mogę stanąć. Zobaczcie sami ten widok. Jestem wyżej nawet niż komin. To jest sam szczyt. I to by było na koniec. Widzimy się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle. Ja już teraz spadam, także trzymajcie się i pozdrawiam.